Cześć widzowie, witam Was w kolejnym odcinku openingów magazynów LEGO. Tak się złożyło, że wydawnictwo Blue Ocean przygotowało mnóstwo ciekawych nowości. Jest tego naprawdę dużo. Zebrałem według mnie najlepsze magazyny. No i przyjrzymy sobie, co też ciekawego jest aktualnie dostępne, jeśli chodzi o magazyny, o LEGO. Przede wszystkim oczywiście o zawartość tych saszetek, czyli mini zestawów, które są dostępne razem z gazetkami. Przyjrzymy sobie to wszystko po kolei. No, jest tutaj praktycznie przekrój wszystkie kategorie LEGO. A więc lecimy po kolei. Na początek magazyn LEGO City. Kosztuje on 22,99 zł. No i tutaj dostajemy badaczkę dżungli razem z takim kultowym, fajnym zestawikiem. Przede wszystkim od razu rzuca się na uwagę ta wielka pajęczyna z pająkiem. Zobaczcie, czy on nie wygląda super. Dodatkowo kompas, bardzo rzadki element, jeden chyba z niewielu takich elementów, które można spotkać właśnie w tego typu saszetkach. 21 klocków, ja widzę tu jeszcze jakiś czerwony diament, na uwagę zasługuje jeszcze maczeta, ten pająk, no i palma. Rewelacja, bardzo fajny magazynek. Zobaczmy sobie też, co będzie w kolejnym numerze, no i w kolejnym numerze. Międzygalaktyczna zabawka. Misja kosmiczna z supersatelitą. No i ja osobiście lubię takie klimaty kosmiczne, ale ten jakoś do mnie tak bardzo nie przemawia. No ten czerwony radar, tak średnio bym powiedział. Zielony kostium. Oj, bywało lepiej. Nie wiem, może to jest jakiś specjalny kostium kosmiczny. Mi raczej podobają się te standardowe, ale nie wybrzydzajmy. Kolejny z magazynów to Dreams. 24,99, taka jest jego cena, jest numer czwarty. No i tutaj wkraczamy do świata snów. Mamy takiego nocnego łowcę razem z kuszą. Rewelacja, piękna minifigurka, bardzo rzadka. W ogóle ten kapelusz z tym żółtym okiem to jest hardkorowy motyw. Świetne malowanie na torsie. Tutaj ta ręka jeszcze czarna. Jedna chyba z top 10 tegorocznych minifigurek. W tej cenie według mnie naprawdę warto. No Dreams to zawsze są świetne minifigureczki, a tutaj po prostu wyżyny jakości. Jeszcze rzut oka na to, co będzie w kolejnym numerze. No i tu już nie jest tak rewelacyjnie, bo tu 16 stycznia Cooper z podwójną spluwą. No jest coś w tej minifigurce, ta czapka, buźka chyba niespotykana, również tors, te strzelające pociski. Ta pasuje mi dużo bardziej, tym bardziej na Halloween. Myślę, że też będzie robiła wrażenie. W tym przeglądzie nie może zabraknąć Ninjago. Ninjago zawsze jest mocno reprezentowane, wiele numerów. Tak samo jest i tutaj Ninjago Hero. Ten zestaw kosztuje 29,99. Mówię zestaw, no bo to jest pełnoprawny, fajny blisterek. Dwie minifigurki, Cole kontra Ronin, tutaj się znajduje. Plus jeszcze karta limitowana, Zane w otchłani. No robi wrażenie, te minifigurki zawsze w tych blisterach świetnie wyglądają, jest wszystko ładnie zapakowane. Numer 5. Zobaczmy jeszcze, co w kolejnym numerze. Tutaj jeszcze się saszetka z kartami skryła, więc tym bardziej jest co zbierać. O, no tutaj 14 listopada Lloyd kontra Mroczny Władca. Figurka Lloyda, no to już się nieraz nam opatrzyła, ale Mroczny Władca no bardzo rzadko występuje, więc tym bardziej jest fajna okazja, żeby go zakupić. No i tutaj mamy jeszcze tą saszetkę z kartami, więc tym bardziej duży plus. Uniwersum Batmana, LEGO Batman numer 5, cena 24,99 i tu jedna z fajniejszych minifigurek, Joker. Joker to jest chyba zaraz po Batmanie mój ulubiony bohater właśnie z tego uniwersum, a tutaj dostajemy taką scenkę Jokera z łomem, który włamuje się do banku i rozbebesza safe pełen kasy. Gdzieś tu jeszcze banany leżą, sztabki złota, murek. Sporo detali. Same te banknoty, no to już jest duży plus. Tutaj jeszcze sztabki, łom, no i sam Joker. W tej cenie rewelacja. Myślę, że fani Batmana na pewno się skuszą na tą akurat gazetkę. A zobaczmy jeszcze, co jest w kolejnym numerze. No tam będzie Batman dla odmiany. Często ten Batman występuje tutaj w formie samej minifigurki.
z chwytnym hakiem, dwoma batarangami i nową gumową peleryną. Fajnie, że ta gumowa peleryna będzie w końcu, bo do tej pory mieliśmy tą materiałową, która nie zawsze wszystkim odpowiadała. 26 listopada ten magazyn się ukaże. Lecimy dalej z przeglądem. No i LEGO Park Jurajski. Tym razem taki mały, można powiedzieć, mała dioramka. Fragment tego parku razem z małym dinozaurem. To wszystko się tutaj otwiera. Ruchome części, sporo zielonych elementów, sporo kwiatów. Jest też ten mechanizm, 44 klocki. Całość za 24,99 razem z kartą limitowaną z jednym z najpotężniejszych dinozaurów. Sporo tutaj elementów będzie sporo układania. W samym magazynie, tak jak zresztą we wszystkich, łamigłówki, gry, komiksy, wszystko to, co najlepsze, do tego plakaty w kolejnym, no i w kolejnym numerze, mobilny inkubator plus jajo. Powiem szczerze, jakoś to do mnie też nie przemawia, chyba to jajko jest najfajniejsze z tego całego zestawu, nie ma żadnej minifigurki, niestety, no... Bywało lepiej. 8 października, wtedy ukaże się ten magazyn. Mamy też Star Wars w cenie 22,99. No i ze Star Warsów Clone Trooper, żołnierz klon, pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów Star Warsów. Można w fajny sposób sobie rozwinąć swoją kolekcję właśnie minifigurek, kupując kilka lub tak jak niektórzy, a wiem, że tak niektórzy robią, kilkanaście takich zestawów i wtedy w bardzo łatwy sposób możemy rozbudować naszą armię Clone Trooperów. No świetna opcja, do tego jeszcze karta limitowana numer 15. Sprawdzam, co będzie w kolejnym numerze. Tam będzie pilot myśliwca T. Mamy też magazyn LEGO Ninjago z Lordem Rasem. Świetna minifigurka, piękne malowane, fioletowe kolory, dodatkowo karta limitowana, cena 22,99. W kolejnym magazynie będzie Zane 1 października, on się ukaże, więc tutaj też fajna okazja, żeby takie lodowe kosy zakupić. Jeden z ciekawszych magazynów, no to Friends, bo w Friendsach zawsze można dokupić, wzbogacić się o fajne klocki, fajne elementy. Tak też jest tym razem, stoisko ze smoothie. No i tutaj jest dosyć sporo gadżetów, bo widzę jakieś owoce, widzę jabłka, akcesoria, fajny daszek, dodatkowo jakiś kranik, więc tych elementów jest dużo. Cena 22,99. Można to sobie fajnie skomponować, gdzieś wykorzystać w innych budowlach, jako taki budulec części. A w kolejnym magazynie, w kolejnym numerze ukaże się wielka frajda na biwaku. 7 listopada będzie taka wiewiórka razem z orzechami, jakimiś tutaj fajnymi akcesoriami. Był Batman, to nie może zabraknąć Spidermana. Ghost Spider plus pajęczy dron, czyli minifigurka i taki robocik. 29 klocków, cena nieco wyższa, 24,99. Numer 5. Minifigurka tego Ghost Spidera fajna. Fajna główka, krykana, jeszcze to nakrycie głowy, do tego czarne malowanie na torsie. Sam robocik. No często się spotykamy z tymi szarymi elementami właśnie w robotach, które przypominają pająki. Ale nie jest źle. Fajnie, że jest coś więcej niż tylko minifigurka. Zobaczmy jeszcze zapowiedź kolejnego numeru. O, tutaj będzie Zielony Goblin. Rewelacja. 13 listopada, no to trochę długo będziemy czekać, ale na Zielonego Goblina, jeszcze na tym statku, na tej lotni. Super, zmiksowany z Wall, no ale zobaczcie na to malowanie, jakie tutaj będzie. Świetna minifigureczka się zapowiada. Zwenomizowany w ogóle to jest jakiś Zielony Goblin, więc nie no. Mamy też Marvel Avengers w cenie 29,99, dosyć dużo. Ale jest to wydanie specjalne z kartą limitowaną. No i też jest tutaj Strażnik Galaktyki, Rocket Raccoon. Poznajecie tego jegomościa? No ja go poznaję. Ultra rzadka minifigurka, jeszcze z takim działkiem, 12 klocków w tej cenie dla miłośników Avengersów. Myślę, że fajna opcja. Fajna opcja na zdobycie właśnie tej czadowej minifigurki. Ten Shop Pracz jeszcze w tym wdzianku niebieskim.
z ogonem. Super, bardzo mi się podoba. Chyba jedna z fajniejszych też minifigurek, które wyszły w ostatnim czasie. No a w kolejnym numerze Loki. No i Loki już parę razy był z takim artefaktem. Chyba go raczej nie było, ale sam w sobie już jest. Tutaj też będzie ta fajna zielona peleryna. 24 października ukaże się ten numer. No i na sam koniec Lego Technic. Zostawiłem sobie na koniec ten magazyn, no bo jest to mój ulubiony magazyn. Bardzo żałuję, że on tak rzadko wychodzi, chyba raz na rok, z tego co kojarzę. 29,99 cena, mogłaby być nawet wyższa, bo tutaj jest zawsze mnóstwo fajnej zabawy. Tutaj są mechanizmy, klocki, technik, super. Jeśli ktoś decyzyjny miałby opcję częściej puszczać ten magazyn, to ja jestem jak najbardziej za. Oby więcej tego typu rzeczy. No to już pomijam sam ten helikopter, bo mamy wyciągarkę, mamy mechanizm do śmigła. Co prawda tutaj tylko górnego, ale nie szkodzi. A wyciągarka nam to wszystko tutaj wynagradza. Klocki oczywiście w ilości 50 sztuk. Super. Od razu widać, że to jest inny rodzaj polibaga. Sporo tutaj jest elementów, jest to ciężkie. Fajnie się też nadaje jako prezent, nie tylko dla dziecka, ale także dla dorosłego. Tym bardziej, że tutaj w tym akurat magazynie mamy sporo technikowych ciekawostek. Zobaczcie na tą instrukcję. No to nie jest zwykła, prosta instrukcja, taka jak w pozostałych, dosyć skomplikowana. No i już potrafiąca zająć trochę czasu rzecz. Dodatkowo technikalia, jakieś informacje o helikopterach, o samochodach, są łamigłówki. Nie ma tutaj komiksów. Są dwa, a właściwie cztery plakaty Ferrari Daytona SP3. Spotykam się, że są podwójne plakaty w tym numerze. Też nie kojarzę, żeby to było wcześniej. Jest konkurs, stwórz swój helikopter. I jest tego naprawdę, naprawdę sporo. Łazik marsjański, misja na Marsa. Generalnie mega fajny zestaw. Nie ma niestety. No i mamy informację o kolejnym numerze. No i chyba mnie posłuchali, bo 5 listopada ukaże się kolejny numer. Super zabawka, wyścigówka z układem sterowniczym. 81 klocków. 81 klocków. Piękne, potężne opony, solidny zderzak. Tutaj też mechanizm do sterowania. No fajnie, fajnie, że to się ukaże 5 listopada, więc będzie trzeba zakupić. Tutaj też mamy skrzynię i lądowisko dla helikoptera. Można sobie to wyciąć, wszystko poskładać. Więc według mnie no to jest absolutnie numer jeden. Ale wszystkie magazyny, które dzisiaj otwieram, zasługują na Waszą uwagę. No dajcie znać w komentarzach, co kupicie, co macie, co chcielibyście zakupić. Jest tego naprawdę dużo, a myślę, że będzie jeszcze więcej. Więc na dzisiaj to byłoby tyle. Ja będę się z Wami żegnał. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!